królowe późnego lata, królowe jesieni, hortensje. W ABC Ogrodu dziś o tym, dlaczego warto zaprosić je do naszych ogrodów. Down the shore, there's a box under the sand. It's a case of catch me if you can. Make a mess of any other man, but darling, if you wanna dig, count your steps. Hortensje to temat, jeśli chodzi o ogrody, o który chyba najczęściej prosiliście, żeby pojawił się w ogóle na naszym kanale. Z dużą przyjemnością o nich poopowiadam, mam nadzieję, że nie jeden raz. Dziś takie wiadomości dla początkujących ogrodników. My hortensji w ogrodzie mamy, myślę, że mogę powiedzieć, że dużo i to różnych hortensji, bo musicie wiedzieć, że hortensje dzielą się na kilka rodzajów. I teraz najczęściej spotykana pomyłka, jeżeli chodzi o hortensje, to taka, że nazywacie je wszystkie hortensjami ogrodowymi. A tak, słuchajcie, nie jest do końca. Hortensje ogrodowe to są, tak łatwo Wam opowiem, to są te, które są kulami, najczęściej niebieskimi, różowymi, białymi bywa też. Te, które możecie kupić w kwiaciarniach, to właśnie je dostajecie najczęściej na prezent, jeżeli są kupowane w kwiaciarni. Oczywiście w sklepach ogrodniczych takich typowych właśnie do ogrodów również je dostaniemy, ale te, które najczęściej właśnie możecie dostać w kwiaciarniach, to są właśnie hortensje ogrodowe. Są przepiękne, owszem, tak jak widzicie, no mają w sobie coś takiego bardzo szlachetnego. No i mnie przede wszystkim urzeka kolorystyka, zwłaszcza błękitna, ale mają niestety jedną wadę. Hortensje ogrodowe lubią przemarzać, zwłaszcza te młode rośliny, takie 2-3-letnie. I w takich terenach jak na przykład nasze Kaszuby, nie raz, nie dwa, jak jest mroźniejsza zima, one po prostu tej zimy nie przetrzymują. Jeżeli natomiast mieszkacie w terenach, gdzie nie ma srogich zim, gdzie ten klimat jest no, taki łagodniejszy, to jak najbardziej pokuście się o te hortensje. Jedna ważna informacja, one kwitną na pędach zeszłorocznych, czyli tych hortensji nie przycinamy u dołu, tylko ścinamy im kwiatostany u góry. Co innego hortensje bukietowe albo drzewiaste. Te hortensje ścinamy wiosną, dość nisko. Tutaj pod spodem będziecie mieli link do filmu, w którym opowiadam o tym, jak ścinamy hortensje właśnie bukietowe, jak ścinamy hortensje krzewiaste. My akurat mamy Anabelkę, z której Green Canoe jest już znany od wielu lat, bo ogromny krzew nam się taki piękny rozrósł. Jeśli chodzi o hortensje i bukietowe, i drzewiaste, to właśnie teraz wiosną ciachamy je. Dlaczego? Dlatego, że te hortensje kwitną na pędach tegorocznych, czyli takich, które sobie w tym roku nowiutkie urosną. I teraz, jeżeli chcemy, żeby te hortensje w naszych ogrodach rzeczywiście sobie fajnie dawały radę, żeby pięknie kwitły, żeby miały okazałe kwiatostany, no to może musimy im troszeczkę pomóc. Czyli, skoro jesteśmy w ABC Ogrodu, zaczynamy od podstaw. Hortensja potrzebuje kwaśnej gleby. Ona nie lubi gleb takich zasadowych, słodkich, jak ja się śmieję. Ona musi mieć troszeczkę właśnie kwaśne podłoże, lubi się najeść. My zawsze nasze hortensje właśnie wiosną podsypujemy obornikiem, podsypujemy różnymi nawozami właśnie, które ułatwiają im takie fajne funkcjonowanie i bardzo dbamy o to, żeby ich systemy korzeniowe no, naprawdę miały co jeść. Jak damy hortensji dobrze jeść, jak ją porządnie podlejemy i przede wszystkim wsadzimy ją w odpowiednie miejsce, bo to też jest dość ważne. Hortensje, które są na takim pełnym słońcu od południa, muszą mieć ciągle wilgotne podłoże. Musicie po prostu pilnować, żeby one rzeczywiście no, nie przesuszyły się, tak? Żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że będą miały suchą glebę. I jest to bardzo istotne w momencie, kiedy hortensja kwitnie.
kiedy tych kwiatostanów jest dużo, kiedy ona naprawdę potrzebuje troszeczkę pomocy od nas i właśnie tego nawodnienia i nawożenia. Tak jak Wam mówiłam, ja najczęściej sięgam po obornik, sięgam również po takie nawozy mineralne. Nasze akurat są z Substrala, bo jak wiecie, Green Canoe z Substralem już od lat pracuje. Ważne, żeby po prostu pilnować, żeby nie zostawiać tych hortensji tak samych sobie. Gwarantuję Wam, że one się przepięknie odpłacają właśnie za taką uwagę im poświęconą. Pytacie mnie często, jakie konkretnie my hortensje mamy. W tej chwili gdzieś tu, z tej albo z tej strony, wjadą Wam te, które są w naszym ogrodzie, które my po prostu mamy u siebie. Tak jak mówiłam, w ilościach dość dużych. Ja nie ukrywam, że bardzo lubię hortensje bukietowe właśnie, tak dla ułatwienia dla Was. Bukietowe to są te, które mają kwiatostan w formie stożka, czyli nie są kulą, tylko fajne takie duże stożki, no kwiaty się formują. I te stożki, słuchajcie, naprawdę potrafią być gigantyczne. Nasze takie, które chyba rekordy pobiły, to miały po 40 nawet centymetrów, no ale to były właśnie takie hortensje, o które bardzo, bardzo dbaliśmy. Te, które widzieliście w tej chwili w tabelce obok, to są te, które mamy w ogrodzie, hortensje bukietowe. Mamy jeszcze oczywiście hortensję Annabel, hortensję drzewiastą, krzewiastą. Ją łatwo rozpoznać, bo ona ma takie proste, bardzo od ziemi pędy, bardzo mocne i ścinamy ją zawsze bardzo nisko od dołu, około 30 cm. Kule śnieżne Annabel, chociaż już widziałam też odmiany o kolorze różowym, zachwycają, słuchajcie, z daleka. Nam się bardzo często zdarza, że przechodnie, którzy idą obok naszego ogrodu, po prostu robią nawet zdjęcia naszej Annabelce. Tradycyjnie już pod tym filmem będziecie mieli link przekierowanie do naszej strony, do greencanoe.pl, dokładnie do materiału o tym, jak sadzić hortensję. Myślę, że to jest takie ABC, krok po kroku. Myślę, że Wam bardzo ten materiał ułatwi właśnie, jeżeli myślicie w ogóle o zaproszeniu tych roślinek do ogrodu. Ja na pewno będę Was do tego bardzo namawiała. Myślę, że te zachwyty nad naszym ogrodem, które tak często słyszymy, no głównej mierze zawdzięczamy je właśnie hortensjom. Jesienią po prostu ten ogród zachwyca. Jeśli do tego dodamy jeszcze lilie, róże, ojej, mogłabym teraz wymieniać tych roślinek dość dużo, ale myślę, że hortensje to jest taki mocny punkt tego ogrodu i nie wyobrażam sobie, że w naszym ogrodzie mogłoby ich po prostu nie być. Oprócz tego materiału o tym, jak hortensje sadzić, pod spodem będziecie mieli również link o tym, jak je ciachać na wiosnę. Już w tej chwili no, mamy kwiecień, maj to jest taki ostatni, kwiecień to ostatni dzwonek właściwie, żeby te hortensje bukietowe czy drzewiaste poprzycinać. Także mam nadzieję, że z naszym odcinkiem zrobicie to po prostu bardzo łatwo. Liczę na to, że obudziłam Was trochę zainteresowanie hortensjami, że poświęcicie im trochę uwagi, że być może zechcecie je zaprosić do swoich ogrodów. Ja już będę się dzisiaj żegnała, nie na długo, bo my tradycyjnie widzimy się co kilka dni. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, łapki w górę. Jeżeli uważacie, że komuś innemu może pomóc, to tam jest taka opcja udostępnij. Możecie udostępnić go na swoich Facebookach czy na Instagramie. Z góry za to bardzo dziękuję. Do usłyszenia, słuchajcie, za kilka dni też w ABC Ogrodowo, bo to jest taki cudowny czas na to właśnie, żeby się spotykać w ogrodzie. Do usłyszenia, pa, pa. Down the shore, there's a box under the sand. It's a case of catch me if you can. Make a mess of any other man, but darling, if you wanna dig, count your steps, one, two, three. Make your mark on little old me. When you come to something